Yo, yo, ja, ja ośmonaszko, że witam, tutaj switch i ja zapraszam do kolejnego filmiku z Last Epoch i to będzie, teraz będzie short, bo powiedziałem, że shorta robię, a wyszło 20 minut. Także drugi przedmiot, score przedmiotów, score itemów do MAGA który robimy drugi w kolejności, farmimy go jako drugi, i on pozostaje na całą grę, już dlatego też jest to bardzo istotne, żeby to zrobić właśnie jako drugie. By the way, znalazłem tą czapkę, ten helm z poprzedniego filmiku. Za drugim razem, tak jak mówię, szansa jest 45%, więc bardzo łatwo znaleźć. Zaraz Wam pokażę zresztą. Także będziemy szukali przymiotu o nazwie niestabilne rdzenie. Jest to zbroja, jest to pancerz, który generalnie daje nam zwiększone obrażenia od żywiołów. Też daje dużo do many, też daje poziomy do umiejętności, błyskawic, ognia i zimna. W naszym przypadku akurat najbardziej istotne jest zimno. Mamy też zwiększoną manę procentową i zwiększoną regenerację many, więc generalnie jest ten pancerz do regeneracji many i do zwiększenia obrażeń, bo tak jak mówię, 150% zwiększony. Mi jeszcze nie wypadł, ale właśnie tutaj w tym filmiku się dowiemy, gdzie to znaleźć. Także ten przedmiot wypada... Jako losowa nagroda echa, szansa na to to jest 1 do 29, więc jak robicie monolit o nazwie Krew, brus i Śmierć, to tam mamy oczywiście echa, jak to w każdym innym monolicie, e, czyli te takie małe mini-dungeony, one się nazywają echami i tam jest szansa na to, że po prostu na skrzyni na końcu echa mamy szansę, że po prostu nam to może wypaść losowo, szansa jest 1 do 29, ale my tą szansę możemy zwiększyć, możemy zwiększyć tą szansę szukając, E, takiego echa, które będzie miało taki rysunek tutaj, e, taką zbroję. Ja to zaraz wam pokażę, mam przygotowane i zaraz zrobię też gameplay. E, I tam możemy uzyskać nagrodę mm, na zbroję z zestawu lub na zbroję unikatową. Oczywiście nie jest powiedziane, że to będzie ta zbroja, ale jest zwiększona szansa na to, więc e, dobrze by było to wykorzystać. Na no, tym się skupiłem, e, żeby znaleźć właśnie mm, jakiś echo z tą zbroją. Zresztą teraz przejdziemy do gry i wam wytłumaczę jak to działa. Także robimy sobie um, wszystkie echa, potem te echa możemy sobie zrestartować. Robiąc sobie um, taką odnogę tutaj, która będzie do monolita. One się różnie znajdują, przeważnie na końcu ścieżki, ale czasu są na początku. I Generalnie jeżeli nie trafiliście, no na pierwszym rolu, czyli na pierwszym spotkaniu się z, tutaj z e, tym monolitem, niekoniecznie będziecie mieli coś takiego jak nagrodę zbroje z zestawu lub unikatową. Raczej nie będziecie tego mieli. Um, ale można zrestartować to całe echo, i wtedy mamy od nowa losowe nagrody. Więc generalnie możemy robić na nowo, więc właśnie trzeba będzie się skupić na tym, żeby farmić um, po prostu tutaj ten armor. Także wejdziemy w pierdutę mapy. Jak to wygląda? Także start gry wygląda tak, że robimy monolit Pierwszy monolit to jest upadek wyrzutków, potem przechodzimy na drugi monolit Robimy wszystkie echa, żeby odblokować skradzioną lancę i jak przechodzimy na trzeci monolit Krew, mróz i śmierć, to na tym monolicie, na którym właśnie się znajduje, Jest szansa, że losowo wypadnie ten armor, ale Tak jak mówię, mi jeszcze nie wypadł, już drugi reset E, więc, to 1 do 29 to jak najbardziej się zgadza, pewnie będzie więcej, no i nie przedłużając, zrobimy sobie to echo e, na szansę. Mm, oczywiście dostaniemy zbroję z zestawu lub unikatową, ale czy to będzie ta zbroja e, unikatowa, o którą mi chodzi, to nie wiem, pewnie nie, ale przynajmniej wiecie już wszystko, jak to zrobić i ja też wiem. E, I też jest to fajne, że jest to takie typowe farmienie, jak w Diablo, że wiemy. Gdzie co farmić, idziemy tam i to robimy. Więc generalnie moja rozgrywka dzisiejsza będzie się skupiała na tym, żeby wyfarmić ten pancerz, bo tak jak mówię, on jest pancerzem endgameowym i my po prostu no, nie chcemy dalej kontynuować rozgrywki za bardzo bez tego pancerza, więc lepiej jest sobie e, pograć nawet pół dnia na tej lokacji. By the way, jeszcze jak nie macie tego pancerza, wszystkich przedmiotów wam pokazywał nie będę teraz, bo one się zaraz pewnie zmienią. Pokażę teraz, bo, bo zapomnę. Jak nie macie jeszcze tego pancerza, czyli ja go też nie mam, to, to bardzo dobrym pancerzem ogólnie, żeby go złapać i nosić. Aha, to jest ta. Um, to echo, które ma fale, bo nie przeczytałem, pokań wszystkie fale, bo uciekam, chciałem Wam pokazać Armor. A tutaj patrzę, stwory, czy one przebiegają, o co tu chodzi? Dobra, to że. Ja lubię najbardziej takie lokacje, ze względu na to, że one są bardzo szybkie i przyjemne, bo te stwory biegną do nas i zabijamy fale. Tak też. Wygląda endgame rankingu w grze. Po prostu robimy build, który jest w stanie pokonać jak największą ilość fal. Ja osobiście jeszcze nie grałem, to jest moje jakby pierwsze spotkanie endgameowe w Last Epoch, pierwsze robienie buildu na koniec gry. Bo w zeszłym roku zagrałem raz, tylko zagrałem tylko wstęp, tylko kampanię. Jak już tak wyszło, że Diablo 4 było i nie miałem czasu i nie grałem, ale gra jest naprawdę godna uwagi, godna polecenia. Jak ktoś kompletnie nie grał, a znudził się Diablo 2, to powinien w to uderzyć. Um, dobra, już to ukończyliśmy, więc powinniśmy dostać nagrodę teraz już i coś nie bardzo, chyba że tu będzie. To jest dwie zbroje. Dwie zbroje. Uuu! Dwie zbroje. Ale już widzę, że chyba nie, jakieś krapy, dobra. No niestety, ale widzicie dwie zbroje, więc warto szukać. To jeszcze będzie się wyświetlało na mapie. No już nie, już jest porobione po ptakach, ale zbroja z zestawu lub unikatowa, więc generalnie jak tego nie ma nigdzie, to resetować echo i ogień. I szukać następnej. Ja taką taktykę zrobię. Zaraz zrobię reset, jeszcze wam pokażę, ale co chciałem powiedzieć. Jak nie macie jeszcze tego pancerza wydropionego, to to jest warto. Znaleźć. No oczywiście ja nie wiem, gdzie mi to wypadło, gdzieś to jest losowym przedmiotem, ale może inaczej, w drugą stronę. Nie tyle, co warto znaleźć, ale jakbyście to znaleźli, to tego nie wyrzucajcie. E, bo tutaj najważniejszą rzeczą, jaka modyfikacja tutaj jest zajebista, 100% szansa na uniknięcie trafienia krytycznego, więc generalnie właśnie w tej sytuacji, gdzie jeszcze nie jesteśmy one-shotować wszystkich sporów. Robi, robimy, dopiero budujemy tą postać, to jest bardzo, bardzo potężny pancerz, właśnie 100% szansa uniknięcia trafienia krytycznego. A później jak się nastakujemy, wiecie, pancerzem, resami i będziemy mieli cały build taki, że śmiga wszystko i hula i wszystko niszczymy bardzo szybko, to wtedy oczywiście no, nie używamy tego lub jeżeli znajdziemy ten docelowy pancerz, którego szukamy. Dobra, wiecie co? Jeszcze wam pokażę reset. Już sam e, zobaczę, co, co nam wyjdzie. Także informacje o echu. E, ukończenie tego echa zrestartuje, zresetuje sieć e, tej osi czasu. Stabilność osi aktywna, aktywne modyfikatory oraz postępy echa prób zostaną zachowane. Także wszystko jest zachowane. Ukończenie tego echa także oczyszcza tę oś czasu z części lub... Z Całości spaczenia, no i też zmniejsza spaczenie akurat w tej sytuacji jak się robi od, od nogi, ale jak się robi wyższy reset na końcu gdzieś, to podkręca spaczenie I spaczenie ogólnie powoduje to, że im wyższy poziom spaczenia, stwory zadają więcej obrażeń, ale też lepsze przedmioty można znaleźć Oczywiście jakby było zbyt wysokie i nie dajecie rady, to wtedy się resetuje, a bo w naszym przykładzie po prostu resetujemy to, bo szukamy tej nagrody na, na pancerz Także wchodzimy, to była jakaś chyba lajtowa walka Koniec echa chyba jest trudniejszy. Jak one są takie same, to tu będzie parę posągów do zabicia po prostu i tyle, więc. Tak. To jest sporo przemiotów dzisiaj znalazłem. Gram od 8 rano jakoś od 9, 4-5 godzin gram i. Już to... Postać nabiera lekkich kolorów, ale też e, ze względu, że tą czapkę, właśnie mówię, ten hełm, e, za drugim razem wypadł, bo kluczy nie miałem na filmiku, no niestety nie miałem kluczy, więc zrobiłem, zrobiłem tak, jak zrobiłem, ale drugą grę zrobiłem, zaraz klucz znalazłem i, i wtedy, uuu, panie. Z czapeczką. of the Mountain. 262% zwiększona szansa na trafienie krytyczne, dziękuję, do widzenia. Także mówię, szansa na drop. To drugi raz wypada, więc Git. Ja wiem, wiesz, jak dużo chcesz korupcji usunąć? Ja zawsze zawsze najmniej, bo ja chcę, żeby ta, ta korupcja została. Bo właśnie dzięki temu resetowaniu echa i jakiejś korupcji, e, właśnie nagrody się pojawiają jakieś trochę ciekawsze. Mamy jakiś badziew. No i e, tutaj trzeba w monolith wcisnąć. I nam się zestartowało echo. Widzicie, mniej tych odnóg jest. Monolit tam się zestartował i echa nam się zestartowały, także mniej tych odnóg jest, no i niestety Nie ma pancerza, ale to nie znaczy, że będzie, bo jak przechodzimy I robimy jedno echo i następne, wtedy to echo odblokuje kolejne i może odblokować coś ciekawego, więc generalnie Zasada jest taka, że robicie reset i robicie w miarę te odnogi, które są w miarę potrzebne Ale z drugiej strony nie ma takiego znaczenia, bo na końcu otrzymujecie skrzynię, tak na końcu macie skrzynię, którą tutaj otwieracie zawsze skrzynię i czasem się pojawia tutaj kryształ. Więc generalnie z tej skrzyni mamy szansę na 1 do 29, żeby wypadł nam ten już wyżej wymieniony pancerz. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do za zobaczenia. Za i zapraszam na filmik. Kolejnym przedmiotem Maga, jak się uda ten wyparmić, to będę to wrzucać kolejny. Nie wiem, czy to będzie dziś. Może na następny weekend. Jak czy siak, trzymajcie się, udanej gry w Last Epoch, jeżeli gracie i do następnego. Na razie,